Mateusz Nowak z TV LO5. Dzisiaj moja przyjemność to jest 5 marca 2011 roku być przed placówką Zespołu Szkół Ogólnokształcących Samochodowych w Bielsku-Białej przy ulicy Filarowej, skąd właśnie mamy zaszczyt przeprowadzać reportaż na temat Dni Wolnego Oprogramowania odbywających się właśnie w tym gmachu. Fakt, że należę do organizacji współorganizującej tę konferencję, czyli Podbeskidzkiej Społeczności Użytkowników Jądra. No więc jestem tutaj z obowiązku, że tak się wyrażę. Który wykład zrobił na panu największe wrażenie? Trudno powiedzieć. Większość z nich poruszała materie, które mnie interesują i były wartościowe informacje. Jeden średnio mnie interesował. Trudno wybrać faworyta, naprawdę. Dosyć wyrównany poziom. W szczególności podobał mi się wykład o mobilnej szkole. Szczerze mówiąc, najbardziej mi się podobał wykład pierwszy na temat wykorzystania Androida i środowiska App Inventor do nauczania programowania. Wydaje mi się, że to był problem, z którym ja się sam dotknąłem, będąc ileś razy młodszy, że za rozpoczęciem było takie dosyć brutalne, nie było takiego prostego wejścia. Nie wiem, jak ten wykład się dokładnie nazywał, ale chodziło... Przez cały wykład były wymieniane różne wady Linuxa, no to mi się najbardziej podobało. Najwięcej wiedzy praktycznej z niego wziąłem. Wczorajszy pierwszy wykład mojego pana, który trochę mi się przypomina trochę i też do mnie jest podobny, tak, mi się wydaje. Też stracił wzrok na czytaniu książek w wieku zielęcym, mimo że w tym czasie nikt nie zakazywał czytania książek z tego powodu, że można stracić ostrość widzenia. Z tego powodu, tak jak dzisiaj się straszy ludzi, jakie to zgubne jest używanie komputerów. Bardziej? Bo to inaczej było. Czyli ten ostatni, tak? Tak. A wiesz, pierwszy też był dobry. W piątek. Co pan sądzi o tegorocznych Dniach Wolnego Oprogramowania? Tak, mi się podobają. Nie ma żadnego innego porównania do zeszłorocznych, czy innych pierwszych, drugich czy trzecich, bo to są najpierwsze Dni Wolnego Oprogramowania. Chociaż wolnym oprogramowaniem zajmuje się już od przeszłych 20 lat. Bardzo mi się podobały. Kilka lekcji, które przeprowadziłem, uważam za udane. A na czego dotyczyły? Jaki był temat? Jedna dotyczyła dystrybucji Linuxa, którą w korporacji produkujemy do celów wewnętrznych. Druga dotyczyła protokołów RPC. Są pierwsze. My jako PSUJA pierwszy raz w tym roku występujemy w roli współorganizatora. We wcześniejszych trzech latach samo piąte liceum sobie z tym radziło. A podobał, a
planujesz przybycie tutaj za rok znowu? Ty raczej? Bardzo. Podobały mi się i myślę, że przyjadę za rok. Jeśli będą, a myślę, że będą. I tak właśnie zakończyły się te czwarte już dni wolnego oprogramowania w Bielsku-Białej. Dziękujemy za uwagę. Reporter Mateusz Nowak, operator kamery Bartosz Dec. Do zobaczenia przy następnej okazji TV Elo 5.